Cześć, witam Was serdecznie. Dawno się nie widzieliśmy. No, trochę się wydarzyło u mnie w życiu, no zapewne jak i u każdego. No i tak króciutko Wam opowiem. Pierwsze 2 tygodnie wakacji, to znaczy koniec czerwca, początek lipca, spędziłam z moimi dziećmi. No, właściwie to już wielkie chłopaki, także już powiem, że no nie z dziećmi, tylko z moimi wielkimi synami. 15, 18, ale wiecie, oni tak wyglądają już tak na 20 kilka lat. No, ale dobrze, fajnie wyglądają, fajnie się trzymają, są w dobrym zdrowiu, w dobrej formie, więc mamcia się cieszy. No i tak trochę poszaleliśmy sobie nad morzem i było fajnie, opaliliśmy się wszyscy, chociaż już ta opalenizna zdążyła zejść. No, chłopaki też się popalały, wypływały i wszystko co najlepsze, najadły. No, bo co w Hiszpanii można robić? No, tylko to, plus jeść, bo jedzenie jest wciąż przepyszne i stosunkowo, no powiedzmy, nie aż tak bardzo drogie, chociaż no, ludzie już narzekają, że faktycznie się robi coraz drożej, no ale nic nowego. Byłam też w Polsce przez 2 tygodnie, słuchajcie, bo miałam kiedyś, wiecie, tak jakby to powiedzieć, chciałam pomóc. Wynajęłam swój dom pewnej grupie osób i generalnie ten mój dom został zupełnie zdemolowany, zniszczony. Właściwie te osoby mieszkały u mnie tylko 3 miesiące, ale była taka demolka, że słuchajcie, no, ja to chyba bym nawet przez kilka lat nie dała rady tak zdemolować. No, w każdym razie, słuchajcie, nie będę narzekała, nie będę nikogo przeciwko nikomu nastawiała, bo to nie o to chodzi. To była moja decyzja. Dostałam po łapach i po pupie bardzo porządnie. No i teraz opowiem Wam krótką historię z tym związaną. Ponieważ pojechałam tam, żeby sprzątać. A ponieważ ten wynajem już jakiś czas temu miał miejsce, ale jakoś nigdy nie miałam czasu, żeby się zająć tymi zniszczeniami, tą demolką, tym, żeby posprzątać faktycznie ten brud, który, no powiem wam, że trzeba było się postarać, żeby tak pobrudzić dom w ciągu tych 3 miesięcy, włącznie z tym, że słuchajcie, kał był na ścianach. Także możecie sobie wyobrazić, co tam było w środku. No to, że gdy wchodziłam do domu, no bo ja tam parę razy byłam w międzyczasie, no to za każdym razem, słuchajcie, dostawałam ataku paniki i płaczu. No i wiecie, wziąwszy pod uwagę wynajem i to, ile zarobiłam na tym wynajmie, no to tyle zysku, co w pysku, że tak można powiedzieć. Więc no. Czekam, słuchajcie, moja decyzja, ponoszę konsekwencje, no i już. Więc tak było, tak miało się wydarzyć. Widocznie była to dla mnie jakaś lekcja. Myślę, że tą lekcję całkiem sprawnie teraz przeszłam. Wyciągnęłam wnioski. Dom jest zamknięty, już posprzątany, naprawione bardzo wiele rzeczy. I już do wynajmu nigdy nie będzie danym. Także taka moja lekcja, słuchajcie. No i 2 tygodnie generalnie szorowałam ten dom, szorowałam, miałam fajną ekipę spod Poznania, bardzo fajnych ludzi. Także jeżeli ktokolwiek poszukuje fajnych malarzy, fajnych chłopaków, którzy wam naprawdę porobią świetne rzeczy, to możecie się do mnie odzywać, podam wam namiary. No i słuchajcie, co się wydarzyło? Ponieważ kwestia wynajmu była jeszcze za czasu, kiedy mój tata no, żył, ale już tak końcówka jego życia ziemskiego się zbliżała. No i tak wiecie co, no, mój tata bardzo też przeżywał te zniszczenia wszystkie, on tak ciągle mi mówił: Karolina, powinna się tym zająć, powinna się zająć, a ponieważ ja byłam bardzo zajęta, nie mogłam sobie pozwolić, żeby jechać na jakiś dłuższy okres po prostu do domu, żeby go porządkować, no to wszystko tak leżało odłogiem. Fakt, że mój tata też bardzo mi pomógł, duże rzeczy już ponaprawiać, pozmieniać, muszle klozetowe, które były rozwalone.
Tak, swoją drogą, nie wiem, jak można muszlę klozetową rozwalić. Jakąś siłę trzeba mieć, albo to chyba specjalnie, albo schody podpalić. No, w każdym razie, słuchajcie, no, mój tata bardzo dużo mi pomagał, no, ale no, niestety życie na tym ziemskim padole łez mu się skończyło. No i, no, ale gdzieś tam zawsze z tyłu głowy miałam te słowa taty, jak najszybciej się tym zajmij. No i w końcu nadarzyła się taka okazja, że mogłam generalnie jechać sobie do mojego domku i mogłam równocześnie pracować i w przerwach, czy tam po pracy, czy przed pracą mogłam po prostu, no i w weekend, oczywiście w weekendy, mogłam się zająć sprzątaniem i też nadzorować no, osoby, które przychodziły mi naprawiały różne rzeczy. No i wyobraźcie sobie, że bardzo wydarzyła się ciekawa sytuacja. Otóż, gdy przyjechałam do tego domu i zaczęłam wchodzić po schodach, no to generalnie niczego nie zauważyłam. Wchodziłam po schodach kilka razy, bo musiałam rozładować samochód i z moich jakichś tam środków do sprzątania, moja walizka i tam jakieś szmatki, mopy i tak dalej, no bo musiałam sobie to wszystko na nowo pokupić. No i wiecie co, i dobrze, no ale oczywiście dostałam jakiegoś takiej małej załamki, wiecie, bo to się wchodzi, pamiętałam jaki ten dom był piękny, no jaki zniszczony, brudny, śmierdzący był teraz, gdy wchodziłam. No i wiecie co, moja siostra, która pewnie spodziewała się tego, że będę miała taką reakcję, się okazało, że już była w drodze do mnie, no i przyjechała. I wchodząc po schodkach, tych samych, po których ja wchodziłam, a oczywiście patrzyłam pod nogi i niczego nie widziałam na tych schodach, moja siostra wchodząc do domu zobaczyła, słuchajcie, leżący różaniec. Różaniec, ale nie taki zwykły różaniec, tylko różaniec w formie pierścionka srebrnego, dużego, duży pierścionek srebrny w formie różańca, leżący centralnie na tych schodach. I teraz powiecie, no mogłam nie zauważyć, mogłam, ale ja uważam, że po prostu, kiedy ja wchodziłam, tam tego nie było. Gdy moja siostra się pokazała, ona to zauważyła, no centralnie na schodach leżał i powiem wam, że tak miało się chyba wydarzyć, bo no miał być świadek tego wydarzenia i właśnie tym świadkiem była moja siostra, która zobaczyła i wyobraźcie, co się okazało, że mój tata właśnie na palcu miał, nosił taki różaniec srebrny, nosił go generalnie zawsze, zawsze go miał. I coś okazało, że w czasie, gdy umarł, nie miał tego różańca na palcu. Bo i moja mama mi to potwierdziła, i moja siostra mówi, nie, tata nie miał tego różańca, więc myśmy się zastanawiali, pewnie gdzieś zdjął, pewnie zgubił. No i ten różaniec się znalazł, słuchajcie, centralnie na schodach. Się zmaterializował, albo po prostu był jakoś przysłonięty, że go nikt nie zauważył. A wcześniej chcę wam powiedzieć, że też już wchodziło bardzo dużo fachowców do mojego domu, również tymi samymi drzwiami, i no nie byłoby siły, bo by ktoś go znalazł, a jednakże widocznie był tak zasłonięty jakąś zasłoną specjalną, która została odsłonięta na ten moment, kiedy obie byłyśmy przy tym domu, w tym domu. Także słuchajcie, opowiadam wam tę historyjkę, bo no czasami dzieją się rzeczy, w które jest trudno uwierzyć, ale no zdarzają się i wtedy, wiecie, ja to odebrałam jako znak od taty na zasadzie, no dobrze, że w końcu ruszyłaś już ten tyłek, żeby posprzątać ten dom. No oczywiście z siostrą bardzo to przeżyłyśmy. No, także widzicie, łzy już mi wyszły, no bo generalnie się rozbeczałyśmy z siostrą, no i tak to było, także tata dał znak, że jest, że czuwa, że się cieszy pewnie, że ja tam przyjechałam w końcu i że się zajmuję tym domem, także widzicie, mój tata tu nawet za grobu czuwał nad tym moim domem i dał znak bardzo wyraźny, także słuchajcie, no różaniec był na moich schodach.
No i tyle się działo. Słuchajcie, wróciłam do Polski. No i chyba coś załapałam oczywiście w samolocie, bo przez pierwszy tydzień, czyli zeszły tydzień, generalnie leżałam z temperaturą 38, a być może się po prostu przepracowałam, bo naprawdę ciężko, ciężko pracowałam, bo wiecie co, nawet wam opowiem, że w kuchni. No to też w sumie mnie zastanawiające, jak można przez 3 miesiące w kuchni taką warstwę kurczę tłuszczu zostawić na meblach. Musiałam skrobakiem, wiecie, skrobać najpierw ten tłuszcz, bo żadne środki chemiczne mi nie chciały tego usunąć, więc najpierw musiałam zeskrobać skrobakiem ten tłuszcz, a potem dopiero psikałam różnymi tam środkami chemicznymi, żeby to puszczało. No i tak a propos sprzątania, to wam powiem, że soda najlepiej czyści. Sodę należy rozsypać na takich tłustych rzeczach, jakichś takich, wiecie, spalonych, przypalonych, w przypalonym tłuszczu, polać, wiecie, sobie ocet, nawet nie wodę, tylko ocet w taką psikawkę. Wsadziłam i po prostu tym octem popsikałam, żeby to nawilgotniało, się trochę tak zrobiła taka piana. No i to zostawiłam schodzić na kilka godzin i potem już zupełnie do końca takim skrobakiem ładnie wszystko mi schodziło. No ale robota była straszliwa. W każdym razie, słuchajcie, no, musiałam zejść tak do poziomu, zupełnie down, 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 jak to się mówi, ale wiecie co, uziemiłam się bardzo ładnie, bo taka praca fizyczna to jest bardzo fajne uziemienie się, to jest takie też taki rodzaj medytacji, bo wiecie, jak się powtarza ciągle jakieś ruchy, oprócz tego, że bolą stawy. I mięśnie, no to przynajmniej sobie tutaj trochę wyrobiłam moje muskuły. Znaczy, ja zawsze miałam duże muskuły, ale wiecie, taki celulit tutaj zniknął przy okazji. No a jeszcze fajnie, fajnie, bo się tak uziemiłam. Miałam czas na różne przemyślenia. I wiecie co? I powiem wam tak, no w szoku jestem, jeśli chodzi o ceny w Polsce, bo faktycznie bardzo dawno mnie nie było no i nie byłam świadoma, że te ceny w Polsce są tak wysokie. Powiem wam, są o wiele wyższe niż w Hiszpanii. Poszłam sobie na kawę w Poznaniu, zapłaciłam za kawę podwójne espresso plus taki malutkie, oczywiście ciasteczko czekoladowe, jak żeby inaczej. Zapłaciłam, słuchajcie, 8 euro z czymś. Mówię wam w euro, żebyście mieli poczucie, porównanie z Hiszpanią. A ja tutaj w Hiszpanii, słuchajcie, za przepyszną kawę, oni to cortado nazywają, to jest takie espresso z taką drobineczką mleka. To płacę tak 1,5 euro i to jest naprawdę porządna kawa. To jest taka, no, espresso, tak? Plus jakieś tam, jeżeli już kupuję sobie małe ciasteczko, znaczy są zazwyczaj wielkie ciasteczka, ciastka, ciastucha, no to wtedy płacę około 2,5 do 3, tak? No to jak już super kawiarni, to no to może gdzieś tam do 4 dojadę euro. No. Także słuchajcie, no ceny mega, wszystkiego ceny mega, ale wam powiem, no chodziłam po tych marketach, bo szukałam tych środków do czyszczenia i no wiadomo też, żeby sobie jedzenie jakieś tam kupić i powiem wam, że ja widziałam ludzi, którzy z wielkimi koszami po tych marketach śmigali. Ja sobie tak myślałam, kurde, ja tutaj pensję mam w sumie zachodnioeuropejską, można powiedzieć, no to czy w Polsce też pensje tak poszły w górę? I napiszcie mi proszę, czy możecie mi, nie piszcie ile wy zarabiacie, ja was nie pytam, tylko tak ogólnie jestem ciekawa, czy w Polsce pensje poszły w górę? I jeśli tak, to jak poszły? Bo ja zupełnie świadomości nie mam, bo wiecie, za moich czasów tak ktoś zarabiał 2,5-3 tysiące złotych, przepraszam, netto na rękę. No to tak 10 lat temu, no to były mega pieniądze, a teraz no na pewno też więcej zarabiacie i mam nadzieję, że zarabiacie w Polsce, kochani, więcej, to dajcie mi chociaż znać, ile się zarabia tak, nie wiem, w biurze, bo może, kurde, wrócę do Polski. No i wiecie co, i tak sobie myślałam, kurde, jak ci ludzie dają sobie tutaj radę w tej Polsce, nie? No, ale wiecie co jeszcze mogę wam powiedzieć? Na przykład byłam zachwycona polskimi marketami. Jaki wybór, słuchajcie, jak kolorowo, jak naprawdę, jak macie herbaty, no to macie tych herbat z 300-400 herbat na półkach.
No, a pójdziecie do jakiegoś marketu w Niemczech, czy pójdziecie do marketu w Hiszpanii, no to zobaczycie może z, nie wiem, z 10 herbat, no to z razu takiego marketu pójdziecie, ale no nawet tutaj w jakimś lepszym markecie w Hiszpanii, no to tych herbat, jakiegoś tam wyboru wielkiego nie ma. No w ogóle też jestem zmęczona trochę oliwą z oliwek, chociaż ponoć mówią, że jest to najzdrowsza oliwa. Aczkolwiek wiecie, no ja tak lubię sobie jakieś inne oliwy też używać i no i w Polsce to był raj dla mojej duszy, ponieważ słuchajcie, no tych oliw było od koloru do wyboru i rodzaj, nie wiem ile tam rodzajów tego było, no a tutaj zobaczycie, że jest tylko oliwa za oliwek i już. No, także to. No i wiecie co, też powiem wam, że mnie powaliła uprzejmość Polaków. Zazwyczaj się mówi, że no, ci Polacy tak jak bury, tacy są, tak? No przepraszam, no nie chcę, no tak zawsze krąży, tak? Że my w Polsce to tacy jesteśmy burowaci, niemili, niesympatyczni. A wiecie co, naprawdę z wieloma osobami sobie pogadałam, fajni, sympatyczni, mili, w ogóle po urzędach chodziłam dużo też. Świetne osoby w tych urzędach, naprawdę i ładnie wytłumaczą, i przychylni, i sympatyczni. Znaczy, ja nie mówię, bo w Hiszpanii też są bardzo fajni ludzie w tych urzędach i generalnie też są ludzie sympatyczni. No, ale wiecie co, w Polsce to są tak po naszemu sympatyczni, tak fajnie, naprawdę. I wiecie co, no i te kolory, i ta zieleń, i te powiewy świeżego powietrza, i słuchajcie, te zapachy ziemi. No, powiem wam, że byłam tak zachwycona tą Polską, że czułam się po prostu jak w raju. Ja wiem, że jak się długo mieszka i się ma to na co dzień, to się tego nie docenia, ale wam powiem, doceniajcie, kochani. Kto mieszka w Polsce, doceniajcie tą polską rzeczywistość, polską naturę, wiecie, ten polski zapach, te polskie lasy. Tą ziemię, słuchajcie, która pachnie ziemią, która nie pachnie niczym sztucznym. I wiecie co? I to mi się dobrze w tej Polsce zrobiło, naprawdę. W ogóle cudowne to było to, że na przykład otwierałam sobie okna w nocy i w nocy, wiecie, budzę się na przykład o trzeciej czy tam o drugiej i jest totalna cisza. No fakt, że ja mieszkam, znaczy mój dom jest w Polsce no, od Poznania jakieś 50 kilometrów na zachód, na południowy zachód. No tak mniej więcej. I wam powiem, że no, jest daleko do autostrady i daleko do jakichś takich wielkich dróg, ulic. To jest raczej takie małe miasteczko, bardzo ciekawe. No powiem, co tam mi zależy. Grodzisk Wielkopolski, słuchajcie, przepiękne miasteczko. Bardzo zadbane, bardzo zielone. Kiedyś, wiecie, za czasów, kiedy tam była dyskobolia, czyli pierwszoligowy klub sportowy i pan Dżymała działał, no to wiadomo, to i miał ogromną firmę, bo przecież w tej firmie pracowało 4000 osób. No i potem, jak już zbankrutowało to wszystko, czy raczej zostało przejęte przez jakieś tam zachodnie firmy, no to wszystko już tak wygasło i generalnie no już nie tętni tak życiem, ale za to jest spokojnym, pięknym miasteczkiem, wiecie, i tak mi dobrze się zrobiło, bo no tu w Hiszpanii jest ciągły hałas, ciągły, no też nie wszędzie. No ja mieszkam w okolicach Barcelony, także no chociaż daleko już od Barcelony, bo tak do centrum tak mamy około 25-30 kilometrów. No ale mimo wszystko, wiecie, tutaj dosyć blisko mamy do autostrady, więc jest taki no hałas, ciągły hałas. I w ogóle w Hiszpanii ja mam wrażenie, że w ogóle nie istnieje coś takiego jak cisza nocna. Tu sąsiedzi mogą o każdej porze dnia i nocy wyjść sobie, robić grill, popijać coś tam i się wycierać no i generalnie jest ciągle hałas. No nie można nic nikomu powiedzieć, bo jak powiecie, że jest cisza nocna, no to was po prostu wyśmieją. Albo będą patrzyli na was jak na kosmitę, no bo oni nie rozumieją, co to jest cisza nocna, oni nie rozumieją, co to jest być cicho, bo ktoś chce spać. No na przykład mam sąsiada, który o drugiej w nocy czy o pierwszej idzie do swojego basenu sobie pływać i robi hałas jak 150. No także słuchajcie,
No nie narzekam na Hiszpanię też, bo coś tutaj jestem, bo pewnie jakieś nauki mam też z tego otrzymać. W każdym razie jest tutaj bardzo duży hałas i wiecie co, poza tym, teraz muszę się wysmarkać, no niby lato, ale jestem pociągająca. Wiecie, tu wszędzie klimy też, ale słuchajcie, o co chodzi, że też Hiszpania, znaczy znowu nie będę mówiła o całej Hiszpanii, przynajmniej Katalonia, ona ma taką atmosferę, taką energię, takiego ciągłego pośpiechu. Ja nie wiem, może ktoś z Was odczuł coś takiego, chociaż rozmawiałam z wieloma osobami, faktycznie one mi potwierdzały, że jest taka energia takiego pędu, takiego hałasu i takiego ciągłego poddenerwowania, o tak to można nazwać, takiego właśnie ciągle jakby coś tak drżało, wiecie? I to jest bardzo ciekawe, że tu ciężko jest odnaleźć taki totalny spokój. A może to też przez to, że wiecie, że sąsiedzi non-stop hałasują, że tutaj zawsze jest coś chodzi, buczy, jeździ. No. To tak Wam chciałam opowiedzieć. Także słuchajcie, Polska przecudna. Jestem zachwycona Polską. Już powiedziałam, że mojego męża we wrześniu zabieram na grzyby. Także pokażę mu, jak to się zbiera te grzyby w polskich lasach. No i w ogóle nasze lasy. No słuchajcie, przecudne, przecudne. No wszystko i pola przecudne, i te przecież, słuchajcie, te łąki, to wszystko, i te zwierzaczki wszędzie chodzące. No przepięknie. Także to Wam tylko chciałam opowiedzieć. Także mi dusza bardzo wzrastała z jednej strony, dostawałam po tyłku, bo naprawdę bardzo ciężko pracowałam, a z drugiej strony jednak ta radość wynikająca z tej przecudnej polskiej energii. No i powiecie tak, no z czego tu się cieszyć, jak rządzący nie dają żyć, jak wszystko takie drogie, wszystko takie co chwilę uprzykrzanie życia. No tak, pewnie tak, bo wszędzie tak jest, słuchajcie, w tej chwili na całym świecie, szczególnie w Europie, próbują nas tłamsić, zdusić, zgnoić, zdeptać jak robaki. I po prostu jeszcze poszczuć nas psami, że tak powiem, ze wszystkich stron, żebyśmy stracili własną tożsamość i żebyśmy się stali takimi właściwie nie wiadomo kim, takimi parobkami świata, nie wiem, Matrixa, trudno to nazwać, do czego to ma niby zmierzać. Ale wiecie co? Ja też dostałam taką pewność, będąc w Polsce, że nic złego się nie stanie, że my jako naród jesteśmy tak silnym narodem i tak ponad tym wszystkim, że ktokolwiek, cokolwiek będzie próbował nam zrobić, my zawsze będziemy ponad tym. I nawet zobaczcie sobie, jak historia nam pokazała, nawet jeżeli nie było już Polski, to Polacy byli. Był ten nasz język, była nasza kultura, była nasza siła, nasze DNA, które jest autentycznie inne od innych narodów. No i tak mówią, że to my jesteśmy wybrańcami, mamy tą misję do spełnienia. I ja myślę, że coś w tym jest. Ponieważ zobaczcie, ilu Polaków na świecie naprawdę prowadzi różne, jakby to nazwać, akcje, które są dobrymi akcjami, pokazują drogę, rozświetlają. I zobaczcie, w Stanach Zjednoczonych bardzo dużo ludzi, którzy są naprawdę dobrymi osobami, oni się przyznają, że mają jakieś tam polskie korzenie. Także warto też o tym pamiętać. I wiecie co? I przestać się dołować, i przestać myśleć sobie w tych takich negatywnych, w jakichś takich no, negatywach po prostu, bo wiecie co? My naprawdę jesteśmy super narodem. A co jeszcze mi przyszło do głowy? Wiecie co? I mamy piękny kraj. Przecież jakie to domy są zadbane, jakie to wszystko jest piękne.
Wiecie co, wam powiem, że na przykład teraz porównując sobie w tej chwili Polskę z Danią, na przykład ja zawsze mówię też, że Dania taka cudowna jest, Szwecja, Finlandia, to ja wam powiem, że Polska po prostu już wyprzedziła o ileś lat Skandynawię, no pewnie też już i cenowo dogania, ale powiem wam, że na naprawdę, te domy, to wszystko jest tak zadbane i wiecie co, zrobione tak bardzo, bardzo porządnie wszystko jest, odmalowane, przycięte te krzaczki, ścięte trawniki, zadbane i to już nie tylko, że przed domami, ale też i ogólnie miasta dbają, bardzo dbają miasta. Słuchajcie, no w Hiszpanii to no niestety tak nie jest, są miasta, które są bogate, które mają dużo jakiegoś przemysłu. Obok nas tutaj jest takie miasto, które ma bardzo dużo, czerpie dużo zysków z tego, że jest tutaj centrala Seata, światowa centrala Seata. No i faktycznie widać, że to miasto kwitnie, jest przecudne, przepiękne, czyste, zadbane. No, tam nie znajdziecie papierka ani jakiegoś dziko rosnącego krzaczka, a za to 20 kilometrów od tego miasteczka, czyli tu, gdzie ja mieszkam, no to już jest cyfiozorstwo, nie? To już oczywiście przed wyborami do gmin, no to wszyscy sprzątali. Codziennie lub co 2 dni mieliśmy czyszczone ulice, chodniki zamiatane i tak dalej. No a teraz wszystko leży, kwiczy, gnije i jest ohydne, brudne miasteczko znowu, no bo już wybory się odbyły i teraz już nie ma kogo przekupywać. Także słuchajcie, naprawdę. Przepraszam, że tak się rozpływam w moich zachwytach nad Polską, ale naprawdę przecudne i gratuluję, że rządzący gminami, że osoby prywatne tak pięknie dbają o swój kraj. Jestem dumna też z tego, że jestem Polką i wam powiem, że nie mam się czego wstydzić już naszej polskości, bo jesteśmy naprawdę świetnymi ludźmi, świetnym narodem. No to widzicie, tak wam chciałam tylko powiedzieć, co się u mnie działo. No i co jeszcze tutaj w najbliższym czasie? No oczywiście pracuję z domu, tak jak do tej pory. Będzie parę rzeczy, z którymi będę musiała sobie poradzić, bo tak jak mówiłam wam, czeka mnie egzamin z drugiego stopnia hipnozy według Dolores Cannon. No i tak się zabieram do tego trochę, tak wiecie, tak ciężko mi się zabrać, no ale nic, trzeba to machnąć. Wtedy, jak już dostanę dyplom i będę mogła się nim pochwalić, wtedy zaproszę Was na jakąś fajną online taką hipnozę, którą można zrobić online, którą po prostu ja przeprowadzę, a Wy będziecie mogli sobie zbadać Wasze poprzednie wcielenie. Także jest to specjalnie zrobione przez Dolores Cannon po to, żeby można było to zrobić online. Także jest to bezpieczny sposób, fajny i możecie fajnie sobie zobaczyć wasze poprzednie wcielenie lub wcielenia. Zależy, dokąd ją wybierzecie i jak będziecie chcieli te rzeczy sobie posprawdzać. No, także to z zapowiedzi parafialnych. Aha, czeka nas losowanie jeszcze, tak, bo był mały konkursik, także to losowanie będzie też za kilka dni. No, no i będziemy dalej słuchać, rozmawiali sobie o różnych ciekawych rzeczach i będę wam przybliżała różne fajne rzeczy też. Mam obiecanych dużo rzeczy na temat, też powiedziałam, że opowiem wam, jak na przykład Dolores Cannon była w stanie opisać antychrysta, który ma się pojawić, też co na przykład, co ma się dziać z Ziemią w najbliższych latach. No, są różne takie fajne tematy, które można sobie zgłębić. Także słuchajcie. Na tym kończę moje takie, wiecie, wywody, co się działo u mnie i właśnie ta historyjka ciekawa o tym różańcu na schodach.
No, jesteśmy w kontakcie. Kochani, skomentujcie proszę, jak wam się żyje w Polsce, czy dajecie sobie radę, czy pensje poszły w górę, jak poszły, czy da się żyć. No, sama jestem ciekawa, bo wiecie, ja nawet nie bardzo mam z kim rozmawiać w tej chwili w Polsce, no bo nie zapytam nikogo, ej, jaka jest twoja pensja, no, bo nikt mi tego nie powie, ale tak ogólnie jestem ciekawa. No i jestem też ciekawa waszych takich wrażeń, jeśli chodzi o wakacje. No, bo moje wakacje już prawie się skończyły, jedynie w weekendy będziemy sobie gdzieś tam nad morze tutaj koło Barcelony jeździć. Chociaż, muszę wam powiedzieć, to też jest ciekawostka, ostatnio zauważono wielkiego rekina koło Barcelony właśnie na kąpieliskach. Znaczy, to nie jest nowość, bo już kilka lat z rzędu zauważa się na przykład w Sitges, zauważa się właśnie na tych kąpieliskach koło Barcelony, czy troszeczkę dalej na południe. No, to jest normalna rzecz, ponieważ jest tak gorąco, wiecie, ta woda się robi bardzo, bardzo ciepła w morzu i te rekiny, one przypływają po prostu z okolic Morza Czerwonego, tam z okolic Egiptu, więc no, tylko że teraz te rekiny, które są tu widywane, no, są dosyć takie trochę duże. A ja tak lubiłam sobie zawsze popłynąć trochę w morze i tak, no, sobie pohasać w tej wodzie, więc teraz, no, już tak hasania nie będzie. Nie, także widzicie, nawet my tutaj mamy zmiany klimatyczne i mamy rekiny. No, ale oczywiście, jak będziecie płynęli, no raczej lecieli do Hiszpanii, no to żadne biuro turystyczne wam nie powie, że są rekiny tutaj w Morzu Śródziemnomorskim, właśnie w Hiszpanii, no bo nie będą was straszyli. No, a to jest o tyle utrudnienie, że jeżeli taki rekin zostanie zauważony, to wszystkich wywalają z wody i kąpieliska są zamknięte, no, na jakieś 24 godziny, bo jest obserwowany ten rekin, jest obserwowany, gdzie on płynie, dokąd, jak tam, gdzie się chowa, czy kogoś tam próbuje, czy lub coś sobie złapać. No, ale no, nie słyszałam o żadnych przypadkach ugryzienia, czy tam zagryzienia przez rekina nikogo, więc słuchajcie, jest szansa, że można jeszcze sobie fajnie popływać. Dobrze, to słuchajcie, na tyle moich rozważań i no, jesteśmy w kontakcie. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.